Na taką pogodę, jak mamy dzisiaj, na taką barburkę, jak ty się przygotowujesz, jeśli chodzi o dobór opon? Słyszałem, że czasami nawet kierowcy rajdowi w takich warunkach wybierają zwykłe cywilne opony zimowe. Jak to jest u ciebie? Tak. Barburka jest bardzo dobrym poligonem. Barburka jest bardzo nietypowym, ale trudnym rajdem, jeśli chodzi o dobór opon, dlatego że mamy bardzo właśnie też otwarte możliwości. Wybór jest bardzo trudny, żeby trafić w to okno takie bardzo, tak bardzo precyzyjnie, bo przecież my nie dobieramy opon na jutro. No nie, no. My dobieramy opony często na tylko jeden odcinek specjalny albo na dwa czy trzy w pętli i to jest maks. Używamy różnych mieszanek, różnych rodzajów opon. Samych sztuk myślę, że zabieramy razem z zimowymi oponami, bo musimy też na takie warunki być gotowi, bo taka jest pora roku. Nawet jak prognozy mówią, że nie będzie padać, tak jak na przykład wczoraj, a zaczęło jednak pruszyć. Ponad 100 opon zabieramy na taki rajd.